Ja mam takie pytanie, jak pan uważa, bo może pan powie, że pan nie wie, czy śmierć posła Rafała Wójcikowskiego to był wypadek, czy może to pan coś powinien, czy może po prostu przyszli smutni panowie, czy, czy starej kuty to załatwiły. Jak pan sądzi, jak pan uważa? Ja wolę, aby nic nie uważa, nie pan. Powiem tak, że początkowo sądziłem, że to był wypadek, po prostu. A teraz, jak się dowiedziałem paru szczegółów, to już nie jestem taki pewien. Dlatego, że się dowiedziałem właśnie i to podczas audycji radiowej, w której, w której brałem udział Dowiedziałem się, że rzeczywiście posła Wójcikowskiego odwiedzili dwaj smutni panowie. Znaczy, nie wiem czy dwaj, ale w każdym razie jacyś tacy, którzy mu odradzili inwestowanie, w ogóle interesowanie się jakąś spółką. Już nie pamiętam jaką. On tam jako inwestor giełdowy tam chciał zainwestować. No to znaczy, że. Z posłem Wójcikowskim się ktoś zainteresował, komuś tam nadepnął na odcisk. Druga rzecz, że poseł Wójcikowski, z tego co wiem, to gmerał przy ustawie hazardowej. Teraz. A warto pamiętać, że ustawa hazardowa, której nie można było uchwalić przez ponad dwa lata, została uchwalona w ekspresowym tempie w ciągu dwóch tygodni. Kiedy już się zakończyła afera hazardowa, której się okazało, że w ogóle jej nie było, Potem. ale ustawa hazardowa została uchwalona, bo, że tak powiem, jak już się okazało, że afery hazardowej nie było, to ustawa hazardowa została uchwalona w ciągu dwóch tygodni w tempie ekspresowym. A uważna jej lektura skłania do wniosku, że tylko służby się mogą zajmować hazardem na podstawie jej przepisów. Więc jeżeli ktoś próbował gmyrać, a poseł Wyciorski próbował gmyrać przy tej ustawie, no to to mógłby być powód, żeby tam go przynajmniej skarcić, prawda? Albo nastraszyć. Wielce się Panie Pośle, niech pan nie pcha nosa między drzwi, prawda? No. Ale nie wiem, czy to był wypadek, czy nie, bo to nie wiem. Prokuratura podobno prowadzi energiczne śledztwo. No, ja tam niewielką wagę do tego przywiązuję, bo cóż, no, prokuratura raczej, te organy ścigania, nam policja, prokuratura, one raczej dokumentują. Przestępstwa różne. No przekonałem się o tym, jak mi złodziej ukradł samochód. To y, b, oczywiście zgłosiłem to na policję, ale no, zostałem przesłuchany. Oczywiście nie miałem wątpliwości, że jestem głównym podejrzanym. No i pani policjantka, która mnie przesłuchuje, mówi: Dlaczego pan się śmieje? Ja mówię: Bo Pani też się śmieje. <laughs> I tak to... No i dostałem już ten pismo, że umorzone zostało dochodzenie, bo jak złodzieje się nie zgłosili, to cóż można zrobić, prawda? Umorzyć dochodzenie i tyle. No więc sam mógłbym sobie takie pismo napisać, prawda, od razu, więc po co to cały aparat policyjny, wszystkie komendy i tak dalej. Obywatele mogą się w takich sprawach, to mogą się sami obsłużyć i to będzie taniej kosztowało i... Ta... Musię sami obsłużyć. Więc ale powiadam, nie wiem. Chętnie się dowiem, na czym się zakończy energiczne śledztwo. To jest trochę tak jak w sprawie Ambergold. Jak pani Małgorzata Wasserman przedstawiła listę świadków, którzy tam mają być przesłuchani przez komisję sejmową, to no nabrałem wątpliwości, czy ona by cokolwiek wykryje. Dlatego, że nie ma tam wśród tych świadków, nie ma ani jednego generała, a nawet jednego pułkownika nie ma. No to wiadomo, że nic nie wykryje. To wiadomo, że nic nie wykryje. Także tak to wygląda. Proszę bardzo, to już ostatnie pytanie. Tak. Kto z Państwa. Panie redaktorze, przedstawił nam pan arenę polityczną Polski i kulisy tej areny. Wynika z tego jasno, że przez 80 lat w Polsce nie ma polskiego ośrodka władzy ani żadnego ugrupowania, które sprawia wrażenie przynajmniej prawdziwej prawicy. Czy widzi pan takie szanse na powstanie albo polskiego polskiego Prawdziwego ośrodka władzy albo ugrupowania yy, prawicowego. Dziękuję. No, szansa zawsze jest. Yy, szansa zawsze jest, a dobrym, dobrą ilustracją tego, że może się nieoczekiwanie pojawić i to z powodów całkiem odwrotnych niż mogłoby się wydawać, to są Węgry. Wiktor Orban. To jest bardzo dobra ilustracja, bo Węgry w latach 90. były takim samym państwem jak Polska, to znaczy bezpieka tam aranżowała polityczną scenę. I to często nawet tak w sposób taki ostentacyjny. Podam przykład, żeby nie być gołosłownym, otóż jak na Węgrzech, tak jak i u nas, upad komunizm, tak się nazywało, że Upad Komunizm, no to odtworzyła się taka partia drobnych posiadaczy, którzy byli była najpopularniejsza partia na Węgrzech w okresie międzywojennym. No i węgrzy, aha, upadł komunist, to tu partia drobnych, No to i nagle się okazało, że to jest lider polityczny, wyrasta na lidera politycznej sceny. Kiedy adwokat Turgian był jej szefem, no to co się stało? W ciągu roku, roku, było pięć rozmamów w tej partii. No i powstały pięć tam. Prawdziwa, fałszywa, taka, owaka. Oczywiście już. Każda z tych pięciu pozbawiona tego politycznego ciężaru gatunkowego w rezultacie do widać, że bezpieka zrobiła co do niej należało. No a teraz Orban się pojawił i po raz, drugi, po raz drugi wygrał wybory większością konstytucyjną, co się żadnemu umiłowanemu przywódcy u nas przecież nie udało jeszcze zrobić. Co to za fenomen? Co to z bezpieczniacy węgierscy wyginęli, czy nie wiem, nawrócili się? Ani nie wyginęli, ani się nie nawrócili, bo wilk zmienia skórę, ale nie obyczaje. No ale Orban jest. Co się stało? Moim zdaniem stało się to, że. Francja, Rosja i Niemcy, które przejęły kontrolę nad gospodarką węgierską w stu procentach do tego stopnia, że Węgrzy musieli kupować wodę z Dunaju od państwowej spółki francuskiej, że wyślizgali tamtejszych bezpieczniaków ze wszystkiego. Jak oni się zorientowali, że zostali wyślizgani przez tamtych cwaniaków, no to nie mieli innego wyjścia, jak jednym susem przeskoczyć na stronę umęczonego węgierskiego narodu w nadziei, że on coś odwojuje i dla nich. Ale to trzeba mu pozwolić wojować i Orban próbuje to wykorzystać, tę sposobność. Czy mu się to uda? A to zobaczymy, bo to nie jest powiedziane. W każdym razie ma poparcie społecz społeczne, bo dwa razy wygrał wybory większością konstytucyjną. Mimo, że zaprezentował program taki, który wcale nie musi być popularny, bo on powiedział tak na początku swojego, że musimy wyprowadzić Węgry z pułapki zadłużenia. No dobrze, to jasne, bo państwo, które siedzi u kogoś w kieszeni, to może tylko groźnie kiwać palcem w bucie, prawda, to jasne. No ale wyprowadzić Węgry z pułapki zadłużenia to znaczy trzeba przykręcić śrubę. I to nie tylko zagranicznym korporacjom, ale i Węgrom. Ja mam siostrę na Węgrzech, tam mieszka kilkadziesiąt lat, więc wiem co mówię. Węgrom też przykręca śrubę. I mimo to go popierają. No przecież nie za to, że im śrubę przykręca, tylko za coś innego go muszą popierać. Otóż moim zdaniem sekret wyjaśnia taki fragment preambuły nowej konstytucji węgierskiej. Uchwalone już za Orbana, gdzie jest wzmianka o koronie świętego Stefana. U nas to nic nie mówi, ale na Węgrzech bardzo wiele mówi. Otóż korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego państwa sprzed traktatów Trianon. Traktat w Trianon był narzucony Węgrom 4 czerwca 1920 roku jako kara. Za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie. To był dla Węgier traktat rozbiorowy. Węgry utraciły dwie trzecie terytorium państwowego. Więc jeżeli Orban to wpakował do preambuły konstytucji, to ten program jest bardziej czytelny. Musimy wyprowadzić Węgry z pułapki zadłużenia. Muszę Wam przykręcać śrubę. No ale to nie dlatego, że tu chcę się nad Wami pastwić, tylko że w perspektywie mamy taki cel. I Węgrzy to rozumieją, w półsłowa to rozumieją. No bo inaczej nie miałby dwukrotnego wyniku wyborczego z większością konstytucyjną. Także szanse są. Jest to może, ja to, tu odpowiadam na pytanie, co, zrobić. no trzeba albo pozabijać, albo przekonać. No. <grym>